I witam was wszystkich, z tej strony Jaricherus i to jest kolejny Arcade Soul Calibura. Wczoraj odblokowaliśmy, że przewczoraj odblokowaliśmy Yoshimitsu. Tak więc dzisiaj graliśmy już Mitsurugim oraz Maxim. To sobie dzisiaj zagramy, żeby było, że nie jestem niesłowny. Zagramy Kilikiem. Kilik, kilik, kilik. Jest taki jeden fajny ruch. Jak grałem z kumplami, jak nie grali wcześniej w Soul Calibura, to używałem go non-stop. No, i o ile bot sobie poradzi, w ogóle dalej gramy na hardzie, nie zmieniałem nic jeszcze. Zobaczę jak będzie, w sumie dopiero na następnym zmienię. Zobaczę jak mi będzie szło. A wtedy zmienię na very harda. W sumie chyba dam, że w tytule dam poziom trudności. To będę myślał, jak dojdę do najwyższego, to chyba ponagrywam te postacie, co robiłem na niższych. No i dlatego ten cios jest dosyć mocny. Znaczy, łatwo go uniknąć w ogóle, ale jak ktoś leży, nie ogarnie, że może się jakby no zrolować z niego. Kilik to był kiedyś mój main. Tak można powiedzieć, bo grałem nim najwięcej kiedyś tam, nie? Jak grałem nim w piątce, czyli nie nim konkretnie, bo jest postać inna, ale ma dokładnie ten sam moveset, to szło nim najlepiej. Ivy jeszcze mi się fajnie grało. Bo jest dosyć prosta gameplayowo. Te kopniaki ma tutaj strasznie fajne. No, tak pokazują skill, jak maszuje jeden atak. Bardzo też mi się to podoba, że niektóre ataki, właśnie żeby zrobić jakiś kombo, jakiś atak, to trzeba zrobić, że jakiś cios, blok i cios, chyba. Bo tak to wygląda. O, dobra. Się dałem złapać akurat. No. A, Starot, dobra. Chociaż tyle dobrego, że on jest na trzeciej walce, nie, a nie później. Taki Bane z Batmana. Tak w sumie teraz mi się kojarzy. Nice! W 100% chciałem to zrobić. Wcale nie inny atak próbowałem zrobić. Kurde, Kilik jest strasznie przyjemną postacią do grania. W sumie Astaroth może następne zagrał. Zrobiłem kontrę. Nice. Maxi z alternatywnym kostiumem. Nie wiem, od czego to zależy tutaj. Harbor of Souls. Nice, very nice. Podobną mapę ma Cervantes, nawet chyba obok ona jakoś jest. To jest ta sama nawet? Nie, inna. Inna, bo statek był obok. A, dobra, tu się dałem. Po prostu za darmo właściwie. Że tak się. W ogóle nie wydaje, że Kilikiem powinno się grać tak na dystans. Nic bardziej mylnego. Bo masz tam jakieś ciosy, że o, maszuje z daleka, ale
On ma strasznie też dużo takich fajnych ciosów na blisko i one są moim zdaniem lepsze. Taką postacią na dystans jest właśnie Astaroth i Nightmare. Albo nawet Mitsurugi jest bardziej na zasięg niż taki Killik, mimo że ma mniejszy zasięg. Ale teraz też tak zasięg wybije. Jeszcze fajną mechanikę walki z Bijatyk 3D ma ten, Bushido Blade, teraz mi się przypomniało. Jak nawiązując do tego, co gadałem w pierwszym odcinku na walce z tym... Boże, jak to miał... Bosek się za... Jezu. Nie Nightmare, tylko... Phoenix? Jezu, zapomniałem. Na śmierć zapomniałem kompletnie. Nie Nightmare, nie Inf... Jezu, jak on miał? Dobra, nieważne, to gadałem tam o mechanikach właśnie w walkach 3D. I Bushido Blade też miał bardzo dobrą, może kiedyś nagram. Jak będę miał skin, bo to jest akurat trzeba nagrać, jak się gra z kimś. Znaczy, może jest tam jakaś kampania singlowa, ale... To się grało wiele lepiej na multiplayerze. No Voldo też nie lubię grać na wyższych tych, na szóstce zwłaszcza. Nie wiem, czy jako siódemka jest u kogoś w ogóle. Tego nie wiem nawet. Nie, no musi być, u Ivy chyba jest w sumie. Nie jestem pewien. Stałem po dupie, jak gówno. O, mój kopniak był szybszy. Dobrze wiedzieć. I tyle. W temacie. Jak zauważam, że najlepiej się zaczyna chyba od kopniaków, bo najpewniej wejdą. O właśnie, on teraz zaczyna te swoje dziwne gimnastyki odwalać. Kurde, już mnie palce zaczynają boleć. Bo ten odcinek, co grałem Maxim, to właśnie był przed chwilą dosłownie. Nagrywam na zapas teraz. Ała. Ała. Dobrze, dobrze. Teraz będzie Nightmare, bo ten Nightmare jest zawsze na killiku siódmy. Bo ma Soul Blade'a. Fabularnie to jest chyba ojciec Siegfrieda w ogóle, jeżeli dobrze kojarzę. Innej postaci, która jest w tej części. Kiedyś pamiętam, w ogóle oglądałem te zakończenia, nie znałem angielskiego i musiałem się po obrazkach skinąć. Dobrze, że to jakieś było w miarę oczywiste, o co chodzi w tych zakończeniach. Że takie gówno jak ja potrafiło się skinąć wtedy, takie sześcioletnie. Nie? Tak? Dostałem w papę. No, miałem rację. Z kopniaka najlepiej zacząć. Kurde, jak będę...
Uro 19 robił, to myślę, żeby Soul Calibura odpalić. Dawno żeśmy z chłopakami w żadne bijatyki nie grali. Tam ostatnio jak Tekken 7 wychodzi, to graliśmy w Tekkena 7 właśnie, ale takie... Mi się nie chce, szczerze. Kurde, może powinienem arcade też z innych gierek nagrywać. Au. Taki arcade z Guilty Geara na maniaku. Dobra, to by nie miało opcji teraz, jak o tym myślę, bo ja nawet bossa bym nie pokonał. What? To weszło! Jestem w szoku. Jestem akurat szybko. W Guilty Gearze takim na przykład nie przeszedł z niego bossa, bo jest cholernie trudny, a ja nie wiem jak go przejść nawet. A ile w innych przypadkach to trzeba, w innych grach trzeba napieprzać w tego bossa. Tutaj to ja mam problem dosyć. Co się, tutaj w Guilty Gearze, kurde, puściłem blok. Dobra, to nie, to będzie chyba jakoś tak... Ten szybko mi nie wyjdzie. Ten arcade mi trochę zajmie. Dobra, leżę. Ej, to zajmie trochę. Nie ma co. Dobra. Trzeba to dystansowo go jednak przytrzymać. Czyli muszę... A może jednak Kilik jest mocniejszy na... Nie, no nie. Na bota tak, trzeba... ostrożnie grać, ale na graczy to można sobie pozwolić. Nie, ja zawsze mam większe problemy z botami niż na żywych graczy. Nie wiem dlaczego. Na boty takie trudniejsze dla mnie są. One wiedzą chyba po prostu jak... O, Inferno się nazywał. Jakiś Infinity coś tam naj... A teraz właściwie to sama śpiewka chyba jest. Nie no, on bardziej reaguje na to. Gra... Dobra, leżę. Ale plus jest taki, że mu się broń zmieni. No, nie zmieniła się! On robi takie, o którym istnieniu nie miałem pojęcia, nie? To jest najlepsze. W sensie, że jakiś tam z boku coś tam przychodzi, nie? Raczej... Oczywiste, że są w takich grach, zwłaszcza w 3D bijatykach. Ale... Powiem, że już mnie mało zaczynają palce boleć, nie? Więc im szybciej bym akurat... tego arcade'a skończył, byłoby lepiej. Dobra, jedna wygrana. Co on tam dostanie? Brańca, dobra. Nigdy nie pamiętam jak on się nazywał, więc... Trzeba pamiętać, że on ma strasznie dużo ciosów przy wstawaniu. Dobra, to akurat sam wlazłem, ale on też dostał.
Fuck. A tak blisko było. Tak blisko. Yoshimitsu. O nie. Yoshimitsu najgorzej. Najgorzej jak mogło być. Nie, Yoshimitsu to był najgorszy możliwy traf. Na tym infernie. Kurna. Ajajaj. Ja tak się czaiłem na niego. Tak się na niego czaiłem. Jezus, Zieoju. Czy jak ona tam ma? To Ching Chong Ching. Może tak. Ale... Jezu, bym go zepchnął. Out of the ring. Fuck! Kurde. A już mi palce napierdalają! Ajajaj, on za mocno bije. Znaczy mi się też... Dobra. To na Hama akurat wyspamowałem. O nie! O nie, o nie, o nie, 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 nie. Nie zamierzam na to grać. Nie ma opcji. Dobra, przegrałem. No kurwa mać, a tak blisko było. Dobra, lecimy. Coś dobrego. Sofia, no już lepiej. Na to jeszcze mogę jakkolwiek grać. Ale na to już nie. Nie, mi się wydaje, że... To jest tak, że... Nightmare ma... że Inferno. Tak? Inferno się on nazywał. On ma zwiększony damage na wyższych poziomach trudności po prostu chyba. I... albo większe HP-ki, nie wiem. No i skończyliśmy. Zajęło to 18 minut. Znaczy tutaj w grze jest inny czas, ale dobra. Big on! I zakończenie Kilika. Ona może chyba niszczy tam tego Soul Blade'a. Om Vairat Hama Kilik. Cokolwiek to znaczy. Vapara Yuga. Coś tam, coś tam. I stoi na jakimś bambusie czy czymś tam. No i w ogóle wymasterował. I w ogóle. You are a true hero. Your legend. And your legend will never die. But across the horizon a new quest beacons your soul. No i to by było z Arcade'a Kilikiem. Następnym będziemy grali chyba Astarotem? Podajże? Jeżeli nie zapomnę. Starotem, nazwijmy go, nie wiem, Kij. I... I kogo odblokujemy? Lizardmana! On też był śmieszny do grania. I które tam będzie miejsce? Które tam będzie miejsce na arcade'cie? Kurde, to jakieś czasy pół godziny, coś tam. Jezus Maria, to tyle to się nie da. Kilik na trzecim.
No, akcji jak na razie najszybciej poszło. No, ja mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w... Jutro będzie Crash, pojutrze będzie znowu Soul Calibur. Tak więc, cześć.